Nazywał się Geralt z Rivii. Był wiedźminem, zabójcą potworów. Dostał nietypowe zlecenie. Miał zdjąć klątwę z królewskiej córki. Wystarczyło spędzić z nią noc. Od zmierzchu do świtu. Ale królewna była zaklęta w potwora, strzygę. Zdrajca odpowiedzialny za klątwę miał być przynętą. Thank you.
Wiedźmin odczarował królewnę. Stał się sławny. Potem wielka wojna zmieniła oblicze świata. Nastał czas miecza i topora. Czas pogardy. Słuch o Geralcie z Rivii zaginął. Ale to już inna historia. No i witam was wszystkich po bardzo długim wstępie do gry. Jezu, chciałem powiedzieć Call of Duty. Do gry Wiedźmin. Co ja mogę powiedzieć o tej grze? Nic. Będę ją przechodził pierwszy raz z wami. Tylko teraz dostosuję ustawienia. To jest rozdzielczość, na jakiej gram. Trochę ściszę, bo za głośno było. Dam sobie na 1. Głośność muzyki dam sobie 1,5. Głośność dialogu na 3. Efektów dźwiękowych na 2,5. Dobra, co ja mam powiedzieć? W sumie to naprawdę nic. Nie wiem. Włączyłem tą grę raz tylko, średnio to, ale sobie zobaczcie, tu coś jakoś trawniska, ale dobra. Włączyłem tą grę, chwilę ponagrywałem, przeszedłem pierwszy jakby taki etap, ale nawet nie. Tutaj macie, to chwilę dopiero, to chwilę trwało, nic takiego nie ma. Gra mi się ładnie nagrywała w 20 coś klatkach na tej rozdzielczości, więc powinno być dobrze. No i co, bez zbędnego gadania, bo w sumie wam nic nie powiem za dużo o tej grze, bo sam nic nie wiem. To będzie dla mnie bardzo nowe przeżycie. Ogarnąłem tylko sterowanie i z tym miałem problem nawet. To sobie tylko słuchawki podgłośnie, żebym ja coś cokolwiek słyszał. Coś mam nadzieję, że mikrofon dobrze się trzyma. Muszę nowy kupić, bo ten coś mi się rozpada. No i dobra, nowa gra. Teraz, gra Wiedźmi Nowe Przygody. To jest, bo ja mam wersję... edycję rozszerzoną i teraz to jest chyba DLC i to DLC przejdę po tym na pewno, to na 100% pewni możecie być, ale ja biorę grę Wiedźmin, czyli zagrę w podstawową wersję gry. Tutaj zagrałem z dodatkowych przygód, to będzie później. Poziom gry, przychodzę ją pierwszy raz. Poziom alchemii nie jest... Ten mnie poziom jest mało interesuje, co to jest? Poziom średni zalecany dla większości graczy, walka może się okazać prawdziwym wyzwaniem, alchemia bywa pomocna. Tylko dla was zaawansowanych graczy walka jest trudna, a korzystanie z alchemii to nieodzowny warunek przetrwania. Jakbym grał, jakbym już przeszedł tą grę, to na pewno to wziął, ale że nie, to wezmę tą. Nie, klawiaturą i myszką. Ja wolę taki zestaw. Nie wiem, jak tu loadingi będą się sprawować. Sprawować. Mam nadzieję, że dobrze. Dzisiaj sobie przyjdziemy właśnie ten etap, co ja ostatnio. I zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądać. To podejrzewam, że podzielę na 2-3 części, bo to dosyć długie będzie. Ale powinno się dobrze oglądać. Jeśli lubicie moje filmy, to na pewno będziecie to oglądać. Więc zostają teraz będą prowadzone dwie serie, Mass Effect oraz to Wiedźmin, część pierwsza. No, 23 FPS. Więc wysłuchajcie tej historii.
Dobra. Gra, powiem od razu, że jest w pełni dubbingowana. Napisy włączone zostawiłem, więc nie powinniście mieć problemów. Mi się wydawało, że właśnie polska wersja będzie najlepsza. Oczywiście oryginalni aktorzy z serialu. Serialu czy filmu, nie pamiętam z czego. No ale Sapkowski odwalił kawał dobrej roboty, a CD Projekt zrobił świetną grę. I co tu gadać. Na początku, o Jezus, do 8 FPS-ów. Dobra, chwilę się przemęczycie. Dobra, już się zamykam, oglądajcie. Co jest z tymi FPS-ami? A, szlak by to trafił. Dobra, chwilę polaguję. O, powinno dobrze być później. Też mi komputer też ostatnio szwankuje, ale to nie mam pojęcia dlaczego. Chyba znowu będę musiał format zrobić. Lewitujący miecz na plecach, no dobra. No na serio troszkę laguje. Trisy Marigold. No ja pierniczę. 6 FPS-ów się utrzymuje. I to ledwo. Dobra, wiem, że to nie za fajnie wygląda, ale... Błagam, błagam, dajcie FPS-y, FPS-y. Give me some FPS, please.
No. Dobra, gdzie mam biec? Tu, tak. No. 12 FPS-ów, dobra. Chyba trochę detale zmniejszę. Dobra, jeden poszedł. Dobra, gdzie jesteś jeszcze? Nie. No dobra, delikatne lagi są. To faktycznie pozmienia trochę detale i powinno być dobrze. 12 FPS-ów. Shift aktywne menu. Wow, Lambert. Ja nie mam żadnej mocy jeszcze. Aha, dobra. Spacja jest fajna, bo można zatrzymać. Zatrzymuje się grę. Aktywna pauza. Tu jest zmienia. Można broń włączyć, tak? Tu się chyba tabel zmienia, nie pamiętam. Tutaj nie ma czegoś takiego. Tu jest coś znane z RPG, że można myszką po całym ekranie jeździć. Z MMORPG. A nie widziałem tego, żeby można było użyć w jakimkolwiek RPG takim normalnym. Coś mówiłeś? Jakby ktoś łeb opalił. Na razie tutaj jest początek. Ja się bałem tej gry trochę, bo ja się boję gier. Oj, szkoda mi będzie ciebie. Bałem się trochę, bo ja nie lubię takich z otwartą boję się trochę z otwartą przestrzenią, że się pogubię. No dobra, ryzykuję. Ryzyk fizyk. Te gry mają swoje uroki. Nie wiem czego się bałem. Ale jakoś tak. Powiedziałem, dobra, zaryzykuję. Świetna gra, świetne recenzje. Dobra. Kiedy już tam będziemy, Flint, mogłabyś zatrzymać Savollę i jego zielonego pupila, żebyśmy mogli się przylotować przed walką. Coś wymyślić. No. Zatem do dzieła. Na początek trochę ich tutaj wykrwali. Później wycofujemy się na górę. Geralt, musisz się przebić po murze do zniszczonej wieży. Jest tam przejście na górny dziedziniec. Mam iść sam. Nie żart, to tylko bandyci. Food skill.
Dobra. Wow, 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 wow. No. Fajnie, fajnie jest. Wow, wow. Fajnie jest zrobiony system walki. Da się coś tu podnieść z niego? Nie, szkoda. Poczekajcie chwilę. Dobra, powinno być troszkę lepiej. Ale nie gwarantuję, że będzie. Dobra, dzisiaj się jeszcze pomęczę trochę. Chodź tu. Takie łachudry to na razie można ściągać. Trudne to nie jest. Tak, będę musiał zmniejszyć trochę ustawienie jednak. Ale mi się ta walka podoba, naprawdę fajnie jest zrobiona. Z nich nic nie wypada. Wow, ani to nie wiem jak zrobiłem. O, fajnie. Strasznie mi się to podoba. Można ich okraść? Czy też nie? Dobra. No w sumie po zresetowanym kompie to powinno tak się dobrze nagrywać. Dobra. Saba, idź stąd, proszę cię. Tutaj mamy teraz możliwość wykonywania szybkich ataków na konkretne. No, język śliczny. Czyli tutaj musimy wykorzystywać ataki, nie pamiętam. Pod X, pod... co mamy? To jest... pod Z mamy... No, Bigo. Na 3. Dobra. I teraz... O. Mamy aktywną... Czyli możemy... O, szybki styl, silny styl. Szybki jest na tych małych, silny na tych dużych. I to wiadomo, że będzie się dotyczyć... Nie zasypalenia. Dotyczyć wszystkiego, tylko teraz nie pamiętam. Czekajcie. To jest styl szybki. Okej. No dawaj, dawaj. No, atakuj go. Pięknie, Wiedźmin. Znaczy Geralt, pięknie Geralt. Szkoda, że on skakać nie może. Coś tam na górze jest? No dobra, chyba się trochę wczytuje.
Wow, dobra. Wiecie co, coś sprawdzę. Sorry za te lagi, bardzo was przepraszam. Wiecie co, tu zapiszę grę, bo to faktycznie sensu trochę nie ma. Za bardzo mi laguje. I